Słuchasz podcastu I Tu się nie zgodza, który obala mity i uczy, jak pracować mądrzej, a nie więcej. Dzień dobry, witam Cię w nowym odcinku podcastu I Tu się nie zgodzę. Ja nazywam się Agnieszka Konieczna i od paru lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz. Towarzyszy mi mój mąż Michał. Cześć, witam wszystkich który od zawsze jest człowiekiem korporacji. Jeśli tak jak my lubisz rozkminiać tematy zawodowo-biznesowe, poddawać wątpliwość za słyszane zasady czy obiegowe opinie i nie boisz się nie zgadzać z ekspertami, zapraszam do słuchania dalej. Chciałbym zwrócić uwagę, że Agnieszka jest trochę chora na gardło i... Jeśli to słychać, to, to przepraszamy. No właśnie miałam to mówić, że tak jakby moje gardło usiadło, tak to się czuję dobrze, nie jestem przeziębiona cała, tylko po prostu moje gardło postanowiło, że się odłączy od reszty organizmu, czy tam w ogóle układ oddechowy i że będzie chory. Także moje mówienie jest kiepskie, kaszel ma się świetnie i jest napadowy. Więc jak będziecie słyszeć tutaj chrypę albo będę robić przerwy na kaszel, a potem nie będę pamiętała, co mówiłam, to mi wybaczcie. Obawiam się, że z biegiem tego odcinka z czasem będzie coraz gorzej, więc z góry przepraszam. A chrapanie z kolei to rufus, tak jak zwykle. Tak, a zadyszał kiluneczka, bo też tutaj z nami siedzi. Powiedz proszę, mój mężu drogi, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek, tak clickbaitowo, to będą cztery sposoby na to, jak pracować na własnych zasadach. Czemu clickbaitowo? Proszę mi tu nie hejtować moich tytułów. To nie jest hejtowanie, tylko taki żarcik. Śmieszny w <grym> Ale <Rufusa> słychać. <grym> Co było małe? Muszę tak troszkę dalej od mikrofonu go tam... Co tam, Runeczka? Ty, to jesteś poszkodowana, jesteś normalnym psem, co, co się nie ładuje na kolana zawsze wszędzie. No dobrze, to po drugim napadzie kaszlu <laughs> przejdźmy może do tego, co to są za cztery sposoby, żeby pracować na własnych zasadach. Tak, zacznijmy od tego, że w ogóle sposobów, żeby zacząć pracować na własnych zasadach pewnie jest więcej. Tutaj ja wymyśliłam sobie cztery, które według mnie są istotne, ale sama jestem ciekawa, czy Wybyście dodali coś innego do tej listy, czy coś innego w waszym doświadczeniu było dla was istotne, bo może już coś wprowadziliście, i tak dalej, i tak dalej. Także piszcie w komentarzach, piszcie w mailach. A pierwszy punkt, powiem szybko, zanim zacznę znowu kaszleć, to jest asertywność. I tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. To myślę, że jest najbardziej oczywisty punkt, i teraz konieczny zastępstwie za konieczną. Proszę, wytłumacz, co to jest asertywność i powiedz wszystko o tym. <laughs> A jak dziękuję. ja sobie <laughs> No w asertywności chodzi o umiejętne stawianie granic, żeby... W ogóle ostawianie stawianie granic, nie? No w ogóle ostawianie granic, no i żeby te granice były w tych miejscach, z którymi my się czujemy komfortowo. Mhm. No i o też o komunikowanie tego w taki sposób, który nie, nie jest hamski, mm -hmm. a prowadzi do jakichś konstruktywnych efektów. Czyli po prostu, jeśli w takiej relacji profesjonalnej umawiamy się z klientem, no to umawiamy się z góry, że współpraca wygląda tak i tak, to możemy zrobić, tego nie możemy. Tak, żeby obie strony miały jasność odnośnie tego, jak ta współpraca będzie wyglądać, czego powinna się oczekiwać. No dobrze, bo tutaj spoiler, już, już cały odcinek. Nawet <grystanie> odcinek 50 minut, no a ja tu opowiem <grystanie> dwie. Tak? No <grystanie> za to za bardzo przeskakujesz. Ja bym chciała wytłumaczyć, co to jest ta asertywność, bo myślę, że to jest takie słowo, które bardzo często jest używane, ale mam poczucie, że nie aż tak strasznie dużo ludzi wie, co ono znaczy, że ono głównie się kojarzy z mówieniem nie, z tym stawieniem granic, taką jakąś stanowczością w związku z tym, natomiast jest to bardziej rozwinięta rzecz i myślę, że warto tutaj w tym temacie się doedukować, bo bycie asertywnym człowiekiem to jest taki must have odhaczania w życiu dorosłym, bo mało kto pochodzi z takiej rodziny, która nauczyła dziecko czy tam nastolatkę... Asertywności, raczej jesteśmy wychowywani w takim klimacie, że mamy być posłuszni rodzicom, a nie asertywni wobec nich, no i tak troszkę się to ze sobą kłóci. No i potem wchodzimy w dorosłość i mamy do czynienia z innymi dorosłymi, no i też tak trochę nam dziwnie z tą wizją, że mielibyśmy im odmawiać, więc albo im w ogóle nie odmawiamy, albo im odmawiamy po chamsku, bo kompletnie nie potrafimy tego robić w sposób grzeczny, no nie? To jest oczywiście. To nie jest jakaś jedyna słuszna droga, no ale tak się zdarzy. No więc tutaj nam się już klaruje takie coś, że są trzy rodzaje komunikacji. Można się komunikować w sposób asertywny, i to jest ten złoty środek, i w ogóle święty gral i je... albo są dwie skrajności. Jedną skrajnością jest uległość, czyli na przykład masz to wychowanie, że dorosłych trzeba szanować i tam pierdol. I wtedy nigdy się nie odzywasz, dopóki ktoś ci nie powie, że masz coś powiedzieć, to ty siedzisz cicho, jesteś no taką posłuszną osobą jakby do granic, nawet jeżeli nikt już od ciebie tego nie wymaga, no nie? Często właśnie to z takiego wychowania wynika, albo z jakichś innych rzeczy, no teraz już trochę gdybam. W każdym razie osoby uległe to będą osoby, które chcą... To są te people pleaserzy, myślę, że to jest dość popularne określenie. To są osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby inni ich lubili, żeby inni się czuli dobrze w ich towarzystwie i to są pozytywne zjawiska. Tylko kosztem tego, że akurat się to dzieje w kontekście uległości jest to, że to jest kosztem tej osoby, która jest uległa, że ona to robi trochę wbrew sobie, że ona stawia na pierwszym miejscu właśnie to, żeby wszyscy dookoła byli zadowoleni, a tutaj praktykuje jakieś poświęcanie, jakieś pomijanie własnych potrzeb, jakieś przemilczenia, różne rzeczy, które jej nie odpowiadają, po to, żeby było miło i fajnie. No i właśnie na tym polega ta uległość. Z drugiej strony, jeżeli ktoś na przykład chce się zbuntować, ale nie potrafi tego powiedzieć w sensowny asertywny sposób, no to mamy tutaj tą drugą skrajność, czyli agresję. I to niekoniecznie musi być agresja na zasadzie, jak ktoś z pięściami się napierdala, no nie? Tylko to może być agresja na zasadzie, ale pani jest niekompetentna, jak pani sobie wyobraża, że ja zaakceptuję taki projekt. To jest agresja. No nie? Mhm. Więc to jest jakby ta druga skrajność, że czy się wypowiadamy, czy. No właśnie, bo to jest komunikacja, więc wypowiadamy się, ale chodzi o to, że czy nam coś nie odpowiada, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji chcemy coś powiedzieć, co jakby jest dla nas, a absolutnie nie jest z myślą o innych, czyli tutaj. Osoby, które się komunikują agresywnie, stawiają siebie na podium, są tylko ważne ich emocje, to, że im się coś nie podoba, a mają w dupie to, że komuś innemu będzie przykro. No nie? Czyli to jest to przeciwieństwo uległości, druga to skrajność. jest druga skrajność. Jak ktoś jest uległy, tak jak powiedziałam wcześniej. To uważa, że wszyscy są ważniejsi od tej osoby, czyli nawet jak coś tej osobie nie pasuje, nie wiem, knajpa, do której wszyscy idą, to się nie odezwie, no bo inny pasuje, będzie miło, dobrze, no to już się nie będę odzywać. Natomiast osoba agresywna będzie miała w dupie to, że na przykład wszystkim będzie przykro, jak ta osoba na nich na po prostu ma ochotę na uważa, że robi. ma jakiś tam powód, i to robi. No i oczywiście to są dwie skrajności, więc niekoniecznie musicie odnajdywać samych siebie czy nawet swoich klientów w tych dwóch skrajnościach. Dużo więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że cierpi na uległość niż że cierpi na agresję, bo trochę żyjemy w takich czasach, chociaż coraz mniej, że ta agresja jest taka romantyzowana, że w telewizji jak ktoś jest hamski. Tam, nie wiem, juror jest hamski dla uczestnika jakiegoś programu, no to to jest haha śmieszne, nie? Więc to hamstwo, właśnie ta agresywna postawa, no można powiedzieć wręcz patologicznie, że jest kurna modna, nie? Tylko wiadomo, telewizje swoje, a prawdziwy świat swoje, i nikt nie ma ochoty na to, żeby w prawdziwym życiu, na przykład w kontekście biznesu, w kontekście pracy. Ktoś na ciebie wrzeszczał, bo kurwa robi show. No sorry, ale kamery nie są włączone, więc jakie to show robisz? Dla kogo? Dla siebie. Ja z kolei słyszałem, nie wiem, gdzieś to przeczytałem czy coś, że umiesz czytać? No, nauczyłem się kiedyś. I tak mi jakoś zostało. <grym> Takiego wądrego. Że momentu. ci y, właśnie menedżerowie najwyższego szczebla, to żeby dojść do takiej pozycji, to trzeba być trochę socjopatą. Znaczy, nie wiem tego z doświadczenia, bo nie obracam się w takich kręgach, mm -hmm. ale być może coś w tym jest, że trzeba być jakimś takim trochę właśnie brutalnym i egoistycznym, żeby, mm -hmm. żeby się wspiąć na ten sam szczyt. Tak, no tylko wiesz, ta agresja jest sposobem komunikacji i dobra wiadomość jest taka, że jak pójdziemy w ten złoty środek, czyli asertywność, to tak samo możemy osiągnąć różne rzeczy, tak samo możemy powiedzieć, że wybór knajpy nam nie odpowiada, tak samo możemy dać zespołowi znać, że coś zwalił. Ale w sposób, który nie będzie hamski. To jest właśnie ta asertywność. I to jest trochę trudne do zrozumienia, bo nam się to kojarzy, że właśnie nie jesteśmy ulegli, więc jesteśmy asertywni, ale jeszcze jest cały ten wątek tej nieagresji, no nie? Żeby właśnie nie pójść w tą drugą skrajność na zasadzie, że albo wszystko, albo nic, albo się zgadzam na wszystko, albo po prostu będę terroryzować wszystkich dookoła. No nie? Jakby to tak nie musi wyglądać. No jak na przykład może wyglądać komunikat asertywny? Jakby wymyśl jakąś sytuację potencjalnie trudną i ja coś tam ci odpowiem. Potencjalnie trudną? No. Mm. Trudną w takim sensie, że ciężko by było, nie wiem, odmówić, czy w ogóle. No to nie wiem. Na przykład dzwoni do ciebie twoja kuzynka i prosi no, cię. No, kuzynki. No dlatego to <grym> będzie taka abstrakcyjna <grym> sytuacja. No. Y i prosi cię, żebyś zajęła się na weekend jej psem, bo ona gdzieś wyjeżdża. No ale ty już masz jakieś inne plany. Okej. Okay. To akurat nie jest dużo wyzwanie. Znaczy... No no, mo może, może dlatego, że ja już mam wrobioną tą masę. No właśnie, chcemy. dla kogoś, kto jest taki przyzwyczajony do ulegania, to może no nie tak. byłoby takie. No czyli tak. Powtarzając, no nie? Osoba uległa w takiej sytuacji by powiedziała, nawet gdyby jej to nie odpowiadało, że tak, no tam odwołałam swoje plany, oczywiście, może zostawić pieska, osoba agresywna by powiedziała coś w stylu, chyba cię popierdą, że spędzę z twoim psem weekend, mam lepsze rzeczy do roboty, no nie zakładając, że wszystkie te osoby chcą odmówić. No nie, bo to jest to wyzwanie, żeby odmówić w taki sposób, tak. żeby to miało ręce i nogi. No i jak można odmówić asertywnie? My akurat mamy psa, który nie akceptuje innych psów, więc to jest nie tylko wymówka, ale autentyczny powód, że nie możemy się zajmować i w ogóle nie może on mieć kontaktu z innymi psami niż nasz drugi pies, a jego siostra. Więc no, to podałabym jako argument. Natomiast gdyby nie było takiego argumentu, więc utrudnimy, no to właśnie. No właśnie, że jedynym argumentem jest to, że masz inne plany. Tak, albo po prostu, że mi się nie chce, albo moim planem jest oglądanie Netflixa. Więc to będzie jakieś utrudnienie. Kolejne utrudnienie, które możemy do tego dać, jest takie, że ta osoba często mnie na przykład prosi o różne przysługi, a jak ja jej proszę o przysługi, no to nieхуchuj, nie? Więc jest taka krzywa relacja, że ja wiecznie coś dla tej osoby robię, a to mam nie w dupie. Więc w takiej sytuacji, żeby asertywnie odpowiedzieć, że nie, nie zajmę się tym psem, można powiedzieć, wiesz co, w ten weekend mi nie pasuje, żeby zająć się twoim psem. Rozumiem, że nie masz co z nim zrobić, ale ja ci akurat nie jestem w stanie z tym pomóc. No i tyle. A I, gdyby była sytuacja, że. No. Wcześniej ta osoba wyświadczyła ci jakieś parę przysług? No to bym powiedziała coś w stylu: Pamiętam o tych przysługach, które mi zrobiłaś, totalnie to szanuję. Wiem, że jestem ci winna. Po prostu w ten weekend mam takie czy zrakie plany i nie jestem w stanie tego dla ciebie zrobić. Następnym razem postaram się rzeczywiście dopasować do ciebie. I teraz, żeby jeszcze to utrudnić, no to ta osoba coś odpowie, nie? I wtedy no. się zaczynałem sody, bo wymyślić to pierwsze zdanie, to tam sru. Ale co dalej? Bo ona powie: Ale jakie plany? Co tam odwołaj? Ble, 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 ble. Bo jesteś moją jedyną szansą. Nie mam kompletnie co zrobić. A nie, to by było wyjechać. miłe, wiesz. Jedyna no. szansa to by było jeszcze miłe, ale możesz trafić na osobę, która jest strasznym egoistą i jakby będzie umniejszać tym twoim planom i ci wmawiać, że one są gówniane po to, żeby je porzucić na rzecz tego psa, nie? Na rzecz tej prośby, więc to jeszcze bardziej agresywne. No to wyobraźmy sobie, że ta osoba odpowiada, że a co tam, plany, co tam, ty, ty nigdy nie wychodzisz z domu i nagle będziesz wychodzić z domu, bla bla bla. No i wtedy, w takich sytuacji, kiedy już naprawdę trzeba postawić granicę, bo nie wystarczyło, że powiedziałam, nie, nie zrobię tego dla ciebie, tylko muszę jeszcze postawić granicę i obronić, że nie, kur... nie zrobię tego dla ciebie, nie, trochę to tak wygląda, to tutaj można użyć komunikatu asertywnego, to jest taki wzór, że tak powiem, matematyczny, że mówimy to, co chcemy powiedzieć, jakby właśnie tą odmowę w tym przypadku. Mówimy, jak zachowanie tej drugiej osoby sprawia, że się czujemy my, bo nie chcemy mhm. oceniać tej drugiej osoby, nie chcemy mówić, wiesz co, jesteś chwył, chuj... jak mi tak mówisz, tylko mówimy, jak my się z tym czujemy i na koniec wystosowujemy opcjonalnie jakąś prośbę do tej osoby, jakby jak ma dalej postępować. Więc tak podręcznikowo, komunikat asertywny by wyglądał mniej więcej tak. Jest to dla mnie krępujące, że Prosisz mnie o to w taki sposób, że umniejszasz tym moim planom, moim zdaniem moje plany, dla mnie moje plany są równie ważne, jak dla ciebie są twoje plany, więc po prostu tego nie zrobię, przez to, że tak nalegasz, czuję się z tym niefajnie i chciałabym, żebyś przestała mnie prosić o takie przysługi. I wtedy... Kuzynka się rozłącza już nigdy więcej, do nie dzwoni. I mamy z głowy wreszcie. Czy możesz to skomentować już z perspektywy osoby, która siedzi z boku i tak wiesz obserwuje to wszystko? No myślę, że jest to dobra ilustracja. Nie wiem, czy ten przykład nie był. No mało <laughs> Jakiś... biznesowy, no ale wiesz. No okej. Okay. W prawdziwym, jakby w prawdziwym życiu, no biznes to też prawdziwe życie. W prywatnym życiu czasem jest ciężej być asertywnym i odmawiać, bo o ile klienci to są osoby, które w którymś momencie były dla nas obce i po prostu stały się klientami, o tyle w życiu prywatnym często na przykład musimy odmówić rodzinie, osobom, z którymi mamy zbudowaną relację na przykład 30-letnią. W której na no przykład tak. przez 30 lat nie było za grosz asertywności, a nagle ma się zjawić, więc to jest jeszcze trudniejsze, nie? Jak klienta spotykasz po raz pierwszy, to moim zdaniem bycie wobec niego asertywnym jest najłatwiejsze, bo jakby od, od zera budujesz tą relację i to ty decydujesz, jak ją zbudujesz. Oczywiście możesz się walnąć, może ci coś nie wyjść, wiadomo, nie? No życie. Ale no, masz jakiś wpływ na to, jak to pójdzie. I to jest dobra wiadomość, bo my się często boimy klientów, boimy się, jak oni zareagują, czy jak będziemy asertywni, to oni nie uciekną i nie pójdą do kogoś nieasertywnego. No nie, to jest taki, trochę taki mit jak z cenami, że klient chce jak najtaniej, no nie? No to jest takie wyobrażenie, trochę nie wprost wypowiedziane, że no, jak architekt wnętrz będzie nieasertywny, to fajnie. No, ale to tak, to tak nie działa. Jak klient jest asertywny, to też będzie chciał osoby dojrzałej i też asertywnej, bo to jest od razu inna rozmowa, od razu wiadomo, na no, czym stoimy, od razu wiadomo, jakie są zasady, i możemy iść dalej, nie? A tak, jeżeli trzeba się pieścić i się domyśleć, że że coś tam i tam patrzymy do, do umowy, czy na pewno nie przekroczyliśmy liczby poprawek, bo pani się wstydzi powiedzieć, że przekroczy... Wiesz, jakby to, to nikomu nie robi, tylko psychopatom robi to prezent, że ktoś jest uległy, nie? No dobra, to może wymyślmy taki przykład bardziej biznesowy. Dajesz. Przykładowo, dzwoni do ciebie klient, któremu robisz mm -hmm. projekt i mówi... Pani Agnieszko. Ja wiem, że my się umawialiśmy, że pani skończy ten projekt do końca miesiąca, ale czy dałoby się tak dwa tygodnie wcześniej, bo ja wtedy bym zdążył sobie zamówić materiały, a mi się ten i popotrzebuję, bo, bo już tam wykonawcy chcą zaczynać. I jeszcze mam ten jakąś zniżkę do konkretnego dnia w sklepie. Aha. A ta zniżka jest na jakieś konkretne materiały, czy co tam on chce kupić? No, powiedzmy, dostał w sklepie jakiś tam bądz niszkowy ogólny, mhm. który wygasa któregoś tam dnia. Dobrze. Nie wiem, czy takie coś w ogóle istnieje w sklepach, ale Można udawać, hipotetycznie nie? powiedzmy. Jak kupowaliśmy kiedyś mieszkanie, to dostaliśmy jakieś takie kody robotowe do kastorami do gdzieś tam, więc no, nie wiem, czy dalej takie coś jest. No, ale w każdym razie chodzi o to, że chcemy, żeby ten projekt tak. skończyć wcześniej, bo, bo mu to pasowało. Mhm. Pani X. Mówisz trochę po imieniu, panie Michale. Aha, do ciebie dobrze. Dziękuję, Nie że uśmiechasz się po imieniu. <laughs> panie Michale, no trochę to jest problem, bo jakby pan mi powiedział trzy miesiące temu o tym, to by to było łatwiej ułożyć. A jak myślałam, że mam miesiąc, a jednak mam dwa tygodnie, no to robisz już naprawdę napięty terminarz. Nie mogę panu obiecać, że to się. Uda, w związku z tym możemy natomiast zrobić taką strategię, że powie mi pan, co dokładnie w tym sklepie jest do kupienia, jaki to jest sklep, bo, bo załóżmy, że ja jeszcze nie wiem, jaki to jest sklep, że on po prostu mm -hmm. powiedział jakiś tam salon, nie? Znaczy po prostu, że nie wiem, salon łazienek. że powie mi pan, co konkretnie można w ogóle kupić z, z tej naszej listy w tym sklepie. I ja, ponieważ lista wyposażenia jest ostatnim elementem projektu, to tą część listy z tymi rzeczami, które chce Pan kupić w deadline'ie, postaram się zrobić jak najwcześniej. A resztę sobie zostawimy po prostu normalnie z kalendarzem będzie to szło, ale to, co rzeczywiście jest potrzebne, postaram się zrobić wcześniej, przy czym przez to, że mówi mi Pan z małym wyprzedzeniem, nie mogę tego na 100% obiecać, bo to jest tak napięty kalendarz, że wystarczy, że się przeziębie na trzy dni i już nie zdążę. Czyli się zgodziłaś. Tak. Bo nie mam z tym problemu. Mm -hmm. no, ale... no bo to jest coś takiego, że mm -hmm. jeśli mi się uda, to spoko. Ale mm -hmm. nie zamierzam się zażynać, nie? Jakby nie, nie odwołam wszystkich innych projektów po to, żeby to było możliwe. Więc takie wytłumaczenie, że tak, ale też jest jakąś asertywnością, nie? Szukamy jakiegoś wspólnego rozwiązania. No, i to w sumie też jest pouczające, że asertywność nie musi być tylko odnośnie tak. odpłatna, tylko no właśnie, od... zgadzania się na takich zasadach, tak. które nam pasują. Dokładnie, od tego też zaczynam, nie wiem czy pamiętasz, że mówiłam, mhm. że no tak, to nie tak. jest mówienie nie, ale to też nie jest mówienie tak. To jest jakby po prostu chodzenie według tego, co my uważamy, że jest dla nas okej. Okay. No nie? I takie zakładanie, że ten klient też jest okej, okay, że on nie zwolni z tą prośbą, że dwa tygodnie wcześniej, bo jest hamem i bucem, tylko dlatego, że on jest normalnym człowiekiem, który przypomniał sobie, że jest jakiś bon, zobaczył, że jest jakaś data na nim, myślał sobie, o kur... trzeba będzie zadzwonić do koniecznej, ją ponamawiać, nie, żeby to się udało zobaczymy, czy się uda, no nie? I wiesz, i chodzi o to, żeby jakoś się dogadać. Właśnie asertywność zmierza do takiego dogadania się, a nie koniecznie do takiej przepychanki, czyjej jest na wierzchu. Jeżeli nie chcemy się dogadywać, tak jak w tym przypadku tego, tej opieki nad psem kuzynki i ja od razu wiem, że chcę odmówić, no to wtedy odmawiam. Ale to też jest OK, żeby się zgadzać, ale na przykład na jakichś warunkach. To też będzie asertywne. No to bardzo fajnie. Podoba Ci się. Nie, no podoba mi się, że, że udało nam się tak. Teraz mogę udawać, że to było specjalnie, ale nie było. To no. były takie dwa przykłady, w którym w jednym odmawiałaś, a w drugim się zgadzałaś. No. W ogóle to obiecaliśmy jakiś czas temu, znaczy obiecaliśmy, ja obiecałam jakiś czas temu, że będą reelsy, na których będą różne hasła klientów, co klient właśnie, z czym przychodzi, i co do nas mówi na co my musimy jakoś sensownie, asertywnie zareagować. I to będzie, tylko ja muszę wyzdrowieć, bo obiecałam to tuż przed urlopem, potem nie było, teraz jestem chora, więc jeszcze to nie powstało, ale powstaną, bo myślę, że właśnie takie... Im bardziej się usłuchamy z takimi przykładami, co można powiedzieć, tym bardziej nam to wchodzi w krew. I nie chodzi o to, żeby się tego uczyć na pamięć, tylko w ogóle jakby takie... No takie właśnie osłuchanie się. Żeby załapać tą metodę. Tak, ogólną, bo koncept. jeśli nie mamy wokół siebie osób asertywnych, to nie będzie nam to przychodzić łatwo. A jak tam poczytamy jakieś książki i tak dalej, to będzie ciężko to wdrożyć w życie tak faktycznie. A jak się osłuchamy, usłyszymy ileś razy takie komunikaty, które są powiedziane bez takiego, przepraszam, że żyję w podtonie, tylko rzeczywiście asertywnie i z pewnością siebie, to od razu człowiek gdzieś tam buduje, nie wiem, kurna, połączenia nerwowe, nie wiem, nie znał się na tym, do których potem może wracać, nie? Jak będzie mu to mm -hmm. potrzebne. Brzmi dobrze. Ktoś, kto się zna na mózgu właśnie teraz, umiera od tego, co powiedziałam. Ale może to nie było wcale niepoprawne, nie wiem. Wiesz co, myślę, że jeszcze chyba ludzkość nie wie tak do końca, jak działa mózg dokładnie, więc... No tak, no ale chyba na takim poziomie to coś tam wiemy, nie? Nie, no, no oczywiście, że tak, ale no, w sensie, że. Bo chyba to tak jest, że jak człowiek się czegoś uczy, to właśnie jakieś połączenia nerwowe się no, tworzą, tak? Nie wiem. Googlujesz to teraz? Tak. Dobra, z tym, nie wiem. Wyskoczyło mi coś nie na temat. Nie chcę się szkodzić. Nieważne, Udawajmy, że miałam rację. Cześć. To czy przechodzimy do punktu drugiego? Tak, bo już długo mówimy o tej asertywności. A asertywności są też odrębne odcinki, tak w ogóle? Może nie takie tłumaczące, czym ona jest, na zasadzie, że cały odcinek tylko o tym, ale są ogólnie o asertywności, więc jeżeli nie zapomnę, a lubię o tym zapominać, to podlinkuję też te odcinki w opisie tego odcinka. Drugi element, który może pozwolić Ci pracować na własnych zasadach jest w ogóle określanie tych zasad i mam na myśli tutaj konkretnie zasady współpracy z klientem. Kiedyś miałam taką historię, którą miliard razy opowiadałam, więc pewnie ją kojarzycie. Mianowicie, to było dawno temu, nie wiem, w 2019, już miałam swoją firmę, ale miałam ją jakoś od roku, może krócej. I zgłosił się do mnie bardzo bogaty klient, który no w związku z tym, że był bardzo bogaty, to mnie onieśmielał i wiecie, czułam się taka, czułam, że nie mam jakby, że nie jestem. Nie jesteś równorzędnym partnerem. Nie, w tej nawet. Relacji, no, czy... Też troszkę, ale że nie jestem w pozycji do negocjacji z nim. Że wie, że on może okay. ze mną zrobić co chce, bo jest bogaty, nie? Jakby no, przypracowałam to także z W każdym razie to było tak, że oni byli spoza Krakowa, ale akurat przez Kraków przejeżdżali, więc się widzieliśmy u nas w starym mieszkaniu. No, i praktycznie jak się decydowali na to spotkanie, to już byli zdecydowani na projekt, ale pokomplikowało się w trakcie tego spotkania, wraz że negocjował cenę, to jeszcze chciał do tego dodać nadzór autorski, kilkaset kilometrów od nas. A ja nawet w Krakowie wtedy już nie robiłam autorskich, autorskiego, co dopiero kilkaset kilometrów, nie? Jeździć i to miało w ogóle być za darmo. Chciało, żeby, żebym nie dość, że obniżyła cenę projektu, który tam chyba wtedy był, nie wiem, 140 czy 150 zł. Zamek bo to było dawno temu. No to jeszcze zrobić ten nazwór. I wiesz, że ja byłam taka otumaniona tymi negocjacjami, tą całą sytuacją, byłam tak zaskoczona tym, że on w ogóle negocjuje, mimo że ja już wyceniłam ten projekt i wydawało mi się, że skoro umawiamy się na spotkanie, to znaczy, że oni akceptują tą wycenę, no nie? Mhm. I byłam taka z tym wszystkim zaskoczona, że tak bardzo się skupiłam na tym, że ten bodajże nadzór nie może być za może że w ogóle nie ogarnęłam, że przecież ja kurna nie robię nadzoru, a co dopiero kilkaset kilometrów ode mnie. I byłam taka ucieszona, jak żona tego pana do mnie zadzwoniła parę dni później, że o, jednak się na mnie nie zdecydują, nie, a ja wiem, taki jest I to właśnie wynikało z mojego braku asertywności, ale też z takiego zamotania, że wiesz, jak ktoś. Yy, z tobą negocjuje i cię jakby ciągnie w wielu różnych kierunkach, ileś granic przekracza naraz, to już w ogóle po prostu, jeżeli nie masz asertywności w małym palcu, to będzie rozpierd... bo nawet nie zauważysz i już tam rzeczy, na które się zgodziłeś tylko dlatego, że po prostu broniłeś innych, nie? Mhm. <gry> Także no, to było kiepskie i wtedy sobie pomyślałam, że muszę stworzyć sobie w głowie czy tam na kartce jakąś taką twardą listę zasad, na co się zgadzam, na co nie, żeby właśnie w takich sytuacjach, jak mój mózg nie jest w stanie pracować prawidłowo, bo właśnie trwają negocjacje czy jakaś inna stresująca sytuacja, to żeby móc się do tego odwołać. nie, Żeby mieć takie po prostu napisane, wiesz, na trzeźwą, w, w, w dobrym stanie umysłu, zasady i potem już tego nie negować. To jest bardzo też ważne, żeby nie negocjować z samym sobą, bo nieraz tak robimy, że niby mhm. mamy tam jakiś cennik, ale jak klient się pyta, czy da się tani, to my zaczynamy negocjować sami ze sobą, no i potem się budzimy z ręką w nocniku, że nam się w ogóle nie opłaca dana współpraca, nie? Albo tam zostaje nam na waciki, jak już opłacimy z, USy, z rusy. Więc to jest mega istotne, żeby wiedzieć, jakie są te zasady bo jak będą podbrąchowe sytuacje, to one naprawdę nas mogą poratować. Mhm, że jak już sobie raz ustalimy te zasady, to żeby się ich trzymać mhm. i, tak, i nie ulegać one... takiej pokusie, że a, tutaj zrobię wyjątek, bo taki, tak. taki miły klient. Tak, i to znowu jest kwestia tej asertywności, nie, że... Wiesz, ja mogę coś tam naciągnąć, tak? W tej sytuacji z, z tą zniżką, że mówię, że się postaram, ale nie obiecuję. Mhm. Ale wiesz, niekoniecznie muszę po prostu w ciemno się na wszystko zgadzać, co, co być może mi nie odpowiada. Także to wszystko jest ze sobą połączone. Dobrze. Dodaj coś od siebie, proszę. Jestem zdekoncentrowany. No tymi psami, które tutaj nam dyszą, chrapią, leżą. Nie. Jesteś przy, 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 Jezus... Nie, jesteś przyzwyczajony do psów, które. Jestem, ale jakoś dzisiaj ten jestem w, w kiepskiej formie intelektualnej. Ty jesteś no. w kiepskiej formie intelektualnej, ja w kiepskiej formie fizycznej po prostu się odcinek. Takie kombo. Nie wiem, czy tu właśnie jest coś jeszcze do dodania. No myślę, że mogę się po prostu z tobą zgodzić, że żeby bronić swoich granic. Trzeba je najpierw wytyczyć. No tak, no ale dużo łatwiej jest, jak mamy. Do tego zmierzam, że granice to jest jedno, bo nieraz granice dotyczą jakiejś konkretnej sytuacji, nie? Mm -hmm. Ale jeżeli mamy zbiór od razu zasad, który jest uniwersalny dla wielu klientów, to później dużo łatwiej nam wytyczać te granice w konkretnych sytuacjach, opier poszedł psi. Bo po prostu mamy ten punkt odniesienia, no nie? No tak, no, no to miałem na myśli, że właśnie, żeby ustalić te, te zasady, żeby potem wiedzieć, czego się trzymać i no i te zasady są tak tymi granicami, które my stawiamy. Mhm. Trzecia rzecz, o której chciałam wam powiedzieć w kontekście pracy na własnych zasadach, to jest patrzenie na cele w sposób taki bardziej długofalowy. Źle to powiedziałam. Czy dobrze? Dobrze, powiedzmy, że dobrze. Powiedzmy, że dobrze. Nie, no tak, myślę, że jest to. Chodzi o to, że jak wymyślimy sobie, jak chcielibyśmy, żeby nasza firma wyglądała w przyszłości. Nie chodzi tutaj wiecie, o jakieś fantazje na zasadzie będę miliarderem i będę Podjemy zatrudniać 500 świata. osób, no bo podejrzewam, że niekoniecznie. Ale z tego co wiem, to raczej. Jak były ankiety, czy jak z wami rozmawiam, no to architekci, projektanci raczej marzą o jakichś niewielkich zespołach albo dalej chcą pracować solo. Nie ma tutaj jakichś takich pomysłów, żeby tworzyć archi, korporacje i tym podobne rzeczy. Więc te marzenia są jak najbardziej, ale nie dotyczą, nie wiem, jakiegoś podboju świata. W każdym razie, niezależnie od tego, o czym marzycie, czy chcecie pracować w pojedynkę, czy chcecie pracować w zespole, czy chcecie robić jakiś konkretny styl wnętrz, czy jakiś konkretny budżet, nie wiem, wnętrza luksusowe, czy dla jakichś konkretnych klientów, czy tylko w Polsce, czy może chcecie podbijać za granicę. No dużo może być marzeń. Chciałabym, żebyście się nad tym zastanowili, co dla was rzeczywiście z tych marzeń jest istotne, a co jest takim marzenie na zasadzie Fajnie by było, ale w sumie obojętne, bo takie marzenia też czasem są. Tylko myśli sobie, jak to wasze firmy chcielibyście, żeby rzeczywiście wyglądały za jakiś czas, nieokreślony, że tak powiem, tak docelowo, co by było dla Was fajne. I jak będziecie podejmować na bieżąco różne decyzje, również w kontekście, na przykład rozmów z klientami, w kontekście stawiania granic klientom, w kontekście tworzenia zasad współpracy, żebyście myśleli o tych celach, czy was to przybliża, czy was to oddala. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby w każdej sekundzie kurna życia się przybliżać do wielkiego celu, bo to nie jest zbyt realne, ale chodzi o to, żeby gdzieś tam mieć na uwadze ten kierunek. No nie? Po co my to wszystko robimy? Czy jeżeli. Nie wiem, kolejny raz rozstaję się z jakimś pracownikiem, i to, że kogoś zatrudniam, mnie tylko frustruje. Czy to nie jest przypadkiem znak, że może jednak moim celem nie jest budowanie zespołu, tym takim super docelowym na no nie? Może jeżeli moim celem jest to, żeby pracować z klientami luksusowymi, a do portfolio wrzucam setny projekt niskobudżetowy, to może go nie wrzuca, może zrobi jakiś projekt do portfolio luksusowy, żeby przyciągnąć klientów, którzy mają na to hajs, nie? Jakby wiecie, nie chodzi o to, żeby ten każdy jeden malutki krok był w odpowiednią stronę, ale żeby w ogóle pamiętać, jaki jest ten nadrzędny cel i zastanawiać się raz na jakiś czas, czy jesteśmy na dobrej drodze, czy gdzieś tam nas Google Maps nie wyje na jakiś zadupie. Czy mhm. bardziej, właśnie jak jak jest jakaś decyzja, kiedy nie wiemy, w którą stronę pójść, no to mamy dodatkowy argument, Też. który nas może przekonać za jedną albo drugą decyzją. Dokładnie. Czy możesz wymyślić jakiś przykład, który dzisiaj się zajmujesz tym? Biznesowy? No. Hmm. Nie wiem. Powiedzmy, że zgłasza się do ciebie klient z jakimś Nietypowym projektem, i chcę na przykład, żeby przyjechać do niego na inwentaryzację, czego ty nie, zwykle nie robisz, bo ma jakiś bardzo nietypowy dom. Nie wiem, powiedzmy, remontuje jakiś XIX-wieczny dworek. Okay. <laughs> nie ma do tego rzutów, bo nikt tego nigdy nie zrobił. Potrzebuje, żeby przyjechać na inwentaryzację, i potrzebuję, żeby to zrobić w. W jakimś takim, nie wiem, stylu, który by pasował klimatem do, do tego starego dworku. No to a ty to zazwyczaj akurat... robisz takie. A ty powiedzmy zajmujesz się takimi, bardziej, bardziej nowoczesnymi. To to akurat nie jest trudna sprawa, bo po prostu muszę się zastanowić, czy ja w ogóle chcę to zlecenie. Jeżeli ja go chcę, to mogę mhm. się zastanawiać, na ile chcę się chce naciągać swoje zasady, jeżeli mówisz, że ja nie jeżdżę na inwentaryzację, to może zatrudnić jakiegoś studenta, żeby za mnie zrobił tę inwentaryzację, a z klientem się spotkać na Skype'ie, nie? Uh -huh. Więc wiesz, można przekombinować, nie? Najpierw wypytać tego klienta o inspirację, czy zobaczyć, czy aby na pewno to mi pasuje. Bo wiesz, wymyśliłeś taki przykład, który może być taki... E, 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 nie? A może być taki... O, kurwa, zaje... Wreszcie nie muszę robić czegoś nowoczesnego, tylko muszę, mogę się wykazać. Wiesz, no. reakcje będą dwojakie. No nie? Tak. I jeżeli ktoś akurat ma tą drugą reakcję, że super, że może się wykazać, no to wokół tego kombinuje. No nie? I może się zastanowić, ok, czy moim celem życiowym, biznesowym jest to, żeby mieć najlepszą pracownię w Polsce, która robi nowoczesne wnętrza i będę tu tłuc do końca żywota swojego Amen? Czy też moim celem jest to, żeby moja praca mi się podobała, żeby mieć z tego przyjemność, cokolwiek to dla mnie akurat znaczy. Czy oznacza różnorodność, czy nie cały czas tego samego? Wiesz, jakby. Trzeba się zastanowić, co jest tym celem, nie? Bo tym mhm. ostatecznym celem nie musi być jakaś bardzo konkretna wizja. To właśnie może być to, że ty, kurna, chcesz mieć przyjemność z tego projektowania. Jak wymyślisz sobie, co w tej chwili ci sprawia przyjemność, pójdziesz w to, może się zgadzać, że za trzy lata to nie będzie aktualne. Mhm. I za trzy lata sobie wymyślisz jakiś inny, jakby podcel. No tak, to Z, zdefiniujesz jest. Zakwiniujesz to na nowo. I to jest też bardzo istotna rzecz, którą warto podkreślić: to jest to, że cele mogą ewoluować, czy tak. się zmieniać. To nie jest tak, że jak raz sobie wymyślimy jakiś cel, no to, no to już jest ustalone i, i nara, i, i już no musimy tak. się go trzymać, tylko jak, jak uznamy, że jednak ten cel nam nie odpowiada i wolimy dążyć do czegoś innego albo, nie wiem. Chcemy go troszkę zmienić, no to oczywiście trzeba to zrobić. Grunt, żeby mieć to przemyślane i żeby te cele były takie naprawdę długofalowe, a nie na zasadzie, no w tym miesiącu mam ochotę na coś tam, to coś tam będę robić. Nie, tylko rzeczywiście, żeby to był cel cel, a nie pomysł na teraz. I to naprawdę może żyć po swojemu, pod warunkiem, że rzeczywiście my to tak będziemy czuć. Że my będziemy chcieli, żeby to sobie spokojnie ewoluowało. Przypomniało mi się, że jak chodziłam do liceum, to taki jeden kolega się mnie zapytał. Nie wiem w ogóle skąd się to kurna wzięło, bo strasznie dziwny temat, żeby gadać o tym w liceum na korytarzu. Ale zapytał się mnie, jaki jest mój cel życiowy. I ja mu powiedziałam, że chcę być szczęśliwa. A on się tak tym zachwycił, że do dzisiaj pamiętam jego reakcję. Ale fajne, mogę odgapić. <laughs> nie wpadł na to, że można chcieć nie. być szczęśliwym. To było takie głębokie. Nie. Hmm. No widzisz, już w liceum taka byłaś Monda. No. i wszyscy do mnie odgapiali. <laughs> no, śmieszne to było. Także może to już ewoluować, może ci zmienię zdanie, Gród, żeby to nie było co pięć minut, tylko żeby rzeczywiście o tym myśleć szerzej. Mhm. No i dochodzimy do ostatniego elementu, który pomaga w pracy na własnych zasadach i może to będzie dla niektórych zaskoczenie, ale wymyśliłam, że tym elementem jest empatia wobec klientów, bo jakby asertywność jest jedną stroną tego mandalu, ale myślę, że dużo łatwiej nam będzie budować biznes, który działa może tak. Jeżeli my chcemy być szczęśliwi w biznesie, to biznes musi działać, żebyśmy my mogli go dopasowywać pod siebie. Bo jeżeli mamy taki problem, że nie zarabiamy, że nie mamy klientów, że w ogóle nic tam nie działa w tej firmie, no to nie ma, chuj, żebyśmy stwierdzili, o nie chce mi się pracować 5 dni w tygodniu, to będę pracować 4. No nie, priorytetem będzie to, żeby ponaprawiać te wszystkie dziury, nie? A więc zanim dostosujemy biznes do siebie, zanim będziemy tworzyć firmę marzeń, to w ogóle musimy stworzyć jakąś firmę, która nie będzie beznadziejna, nie? I która jakoś tam będzie funkcjonować. A więc. Wiesz, co mi się teraz no? przypomniało? A po tego, śmiesz, no? no jak powiedziałeś, że jak ktoś tam nie działa, to ktoś co stwierdza, że będzie pracować mniej się przypomniał Gordon Ramsay, bo w tych odcinkach zawsze jest motyw, że jest ta restauracja, która nie działa, i któryś z właścicieli ją tak olewa. Właśnie no. takie na zasadzie. Kiedyś byłem podjarany, założyłem sobie tą knajpę, no. potem coś się zaczęło psuć, więc nam no nie wywalone i w sumie to już prawie do niej nie przychodzę. Ale to tak jest, że wiesz, że na początku masz podjarkę, potem się coś zaczyna psuć. I masz taki, o Jezus, no to co teraz? No to kombinujesz. Tak jak dzisiaj oglądaliśmy odcinek Gordona i tam babeczka mówiła, że już kurna nawet wymyślała, żeby tam zdjąć zasłony, założyć zasłony, zdjąć obrusy, założyć obrusy, zmienić fonty w menu, bo nie wiedziała, czemu ludzie nie przychodzą. A odpowiedzią było to, że rzeczywiście było poskudne. Bo zawsze tak jest w tych odcinkach. W każdym razie chodzi o to, że wiesz. Nieraz jest tak, że jak my widzimy problem, to na początku jesteśmy tak wojowniczo nastawieni, że będziemy szukać tego rozwiązania, szukać, 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 ale kurna, ileż można. Jeżeli nam to nie wychodzi, no to wiesz, nikt nie ma energii, żeby przez 10 lat szukać przyczyny jakiegoś jednego problemu w końcu zaczyna się takie poddawanie no i jedna osoba po prostu będzie kombinowała, żeby nie wiem, sprzedać biznes a druga osoba wejdzie w tryb zombie i po prostu będzie funkcjonować nie i jakoś to będzie nie ale z minimalnym zaangażowaniem przetrwanie no i do czego tutaj w tym wszystkim dążę że Dobre relacje z klientami i empatia wobec klientów i widzenie ich jako ludzi, a nie jako zło konieczne, z którym trzeba współpracować, bo kurna tak się składa, że mieszkają w tych wnętrzach. Naprawdę to pomaga w tym, żeby zbudować biznes, który jest dla nas i który jest na naszych zasadach, bo to dogadywanie się z klientem jest nieodłączną częścią. Jakiegoś takiego sukcesu i dobrze zbudowanego biznesu, który potem, właśnie, zamienia się w tą plastelinę, którą można układać pod siebie. Ale jeżeli ten biznes ma milion dziur, łącznie z tym, że wkurzają nas wszyscy klienci, wszyscy klienci są źli i nie wiem, nie chcą płacić faktur, zawsze są niezadowoleni i uważamy, że to jest wszystko ich wina, bo naszej oczywiście w tym nie ma, no to w ten sposób do niczego nie dojdziemy, nie? A jak zaczynamy widzieć klientów, jako ludzi, którzy tak naprawdę są identyczni jak my, po prostu pracują w innej branży. nie? To jakby to nie jest tak, że są profesjonaliści i są klienci, to są dwie grupy. No my to tak widzimy, nie? Ale, Z naszej perspektywy, no ale... tak, ale tak naprawdę ci klienci to też są profesjonaliści, tylko w jakiejś innej dziedzinie. I być może my jesteś... czasem jesteśmy ich klientami, nie? A generalnie jesteśmy klientami bardzo często. Tak, więc to nie jest taki podział zero-jedynkowy, tylko to jest kwestia tego, gdzie akurat się siedzi, no nie, perspektywa. Więc naprawdę dążenie do tego, żeby zrozumieć tego klienta, żeby być wobec niego asertywnym, ale w taki sposób dbając o tego klienta, no bo asertywność jest pozytywnym zjawiskiem. Jak jeszcze do tego dodamy empatię i te próby zrozumienia, o co właściwie chodzi, jeżeli Coś nie gra, to nie obrażanie się, tylko eksplorowanie, okej, okay, co on no mogę następnym razem zrobić lepiej, jeżeli ta sytuacja już jest przegrana. A jeżeli nie jest przegrana, no to jak mogę naprawić, jak mogę przeprosić, tak żeby klient wiedział, że rzeczywiście jest mi głupio, nie? I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest taki niedoceniany, ale bardzo istotny klocek, który jest potrzebny do zbudowania dobrej firmy. My myślimy często o jakichś tam klockach typu, żeby logo zrobić, żeby mieć projekty, żeby mieć ofertę, żeby mieć cennik. A to dogadywanie się z klientem to jest taki klocek mało doceniany, ale bez niego będzie dziura. Mhm. A wiadomo, jak jest ta jęga, no nie, no to w którymś momencie się wszystko rozpada, jak nie jest to dobrze zrobione. Tak, jak zabraknie tego, tego ważnego klocka. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne, co mówisz. I to, co mi przyszło do głowy, to, że w takiej empatii na pewno pomaga to, jeśli mamy doświadczenie bycia po tej drugiej stronie. Też? No, dokończ. I myślę, że często, często, no, że generalnie zdarza się to, że my zapominamy, że bywamy po tej drugiej stronie. Mhm. Mm a gdybyśmy się nad tym zastanowili, no to mamy całą paletę doświadczeń, do których się możemy odwołać. Dokładnie tak jest. I tak naprawdę nie musimy być klientami architekta wnętrz, no bo tak, raczej to to... skoro jesteśmy w tym zawodzie, no to nie będziemy klientami, ale możemy na przykład skorzystać z usług projektanta ogrodów, nie wiem, uszyć coś sobie na wymiar. Jakąś inną, indywidualną usługę pod siebie zrobić, i gdzieś tam będzie milion punktów wspólnych, które pozwolą nam spojrzeć w ogóle na bycie takim klientem z innej strony. Ale tak naprawdę, nawet kurde, jak robimy zakupy spożywcze i pani na Kasie jest niemiła. No to jak my będziemy nimi dla naszych klientów, to to będzie identyczne, mimo że nie pracujemy na kasie. Pewne tak. doświadczenia są mega uniwersalne, tylko sztuką jest umieć do nich sięgać, tak żeby z nich wyciągać wnioski, nawet jeżeli nie są aż tak łatwo porównywalne. Mhm, tak, to właśnie dokładnie o to mi chodziło. Czytać w moich myślach. <laughs> Ty wymyśliłeś, ja powiedziałam, tak? To jest ta wersja, której się trzymamy. Mimo, że ja dzisiaj miałem mieć problemy z myśleniem, a ty z mówieniem. No, no ty masz problemy z mówieniem, bo myślisz, ale ja muszę za siebie dokończyć. Ach Boże. W każdym razie, jeżeli chcecie się uczyć asertywności, jeżeli chcecie rozwijać empatię i dobrze się dogadywać z klientami, to bardzo za niedługo będzie kurs e, Dogadaj się z klientem. Trzecia edycja to jest kurs właśnie o tym, jak rozmawiać z klientem, jak mu odpowiadać na różne sytuacje, typu właśnie ten rabat i czy może pani skończyć dwa tygodnie wcześniej. Jak się zachowywać w różnych sytuacjach, jak budować takie relacje z klientem, żeby one były na naszych zasadach, żeby nie było asertywnie, ale też, żeby był po prostu fajnie, żeby wszyscy byli zadowoleni. Kurs ruszy wkrótce, jakby co to dogada się z klientem, strona internetowa agniesz.com, ukośnik dogada się z klientem pisane pod myślnikach. Pojutrze miał być webinar, jak to nagrywamy. A jak wy tego słuchacie, no to teoretycznie wczoraj miał być webinar. No ale w związku z tym, że moje gadanie jest przerywane wielokrotnymi atakami kaszlu, które z podcastu można wyciąć, a z webinaru na żywo nie bardzo, to myślę, że sobie przesuniemy ten webinar. Więc wypatrujcie, prawdopodobnie, jeżeli słuchacie tego podcastu na bieżąco, to webinar będzie za kilka dni. A webinar będzie na jaki temat? Nie wiesz. Nie pamiętam, przepraszam, nie odrobiłem <laughs> zadania. Webinar Zgłaszam będzie. Zgłaszam nieprzygotowanie. <laughs> Kapa, trzeba na początku zgłaszać. <laughs> Webinar będzie na temat. Jezus, teraz ja zapomniałam. Jak rozmawiać z klientem roszczeniowym, niedecyzyjnym, problematycznym? Właśnie będziemy ćwiczyć różne. Dialogi, różne scenki, co można w którym momencie powiedzieć, jak być asertywnym wobec różnych klientów, którzy nie sprawiają, że ta asertywność no, nie jest taka łatwa. Jakby mogłabyś, przy czym generalnie asertywność nie jest taka łatwa, dlatego powstał kurs. No bo jakby to wszystko było takie łatwe, no to w ogóle nie byłoby o czym rozmawiać. No nie? Tak. Także wypatrujcie kursów, wypatrujcie webinaru, ja Was zapraszam do słuchania też innych odcinków podcastu. I tu się nie zgodzę, co dwa tygodnie w czwartek. Obstrówcie też agnieszka konieczna, podkreśnikom na instagramie, no i słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia. Pa. Nie baw się koło, bo będzie to słychać. Słuchasz podcastu. <laughs> Dobrze się zaczyna. A.